Ja jestem absolutnie szczęśliwy, bo pierwszy dzień to była Amanda Palmer, czyli po prostu mocna petarda na początek. To jest osoba, która wydaje mi się, znaczy jestem tego pewien, idealnie się wpisuje w to, co chodzi na tym festiwalu. Nie tak ważny jest tekst, nie tak ważna jest muzyka, jak ważna jest osobowość wykonawcy. To jest festiwal osobowości piosenki. When I get on stage, I'm a performer. And I'm often a performer in my real life, but I don't want to have to be. I think that would be a nightmare, you know. But I think either way would be a nightmare. I mean, I don't always want to be a performer on stage either. And I feel very human on stage most of the time. And very transparent, you know. I talk with my audience a lot, I laugh, I make lots of mistakes. I don't consider my show some polished, perfect thing that I, you know, that I've practiced and I know how to do when I go do it. I make everything up as I go along, just like I do in real life. So happy and seriously so honored to be starting off this festival that hopefully you will be going to all sorts of things while you're, you know, not just tonight but throughout the week. And I was looking at the program today and it looks so fantastic. So I'm happy to be in this beautiful theater. I'm happy to be with all of you. I'm really happy to be in Poland for the very first time, which is tonight. So thank you for having me. Nurt Off to niespodzianka, to nie wiadomo, bo to jest konkurs, do którego przyjmujemy zgłoszenia, projekty, scenariusze, to są premiery. Nie wiemy, co się wydarzy. Czasami dzieją się rzeczy wybitne, czasami bardzo, bardzo słabe. Nurt Off to zero cenzury, wolność wypowiedzi, to nieskrępowane artystyczne działania, często dla ludzi, którzy nie mają jeszcze szansy na dużą scenę. Wacek Mikłaszewski zamknął się w mieszkaniu z Plexi i był tam 24 godziny. Miał mnóstwo bułek, mnóstwo serka topionego w projekcji na iPoda, nagrane dźwięki. Chodził do kibelka, gdzie z mikrofonem przekazywał na widownię różne swoje doznania. No i flow opowiadał, wcielał się w 6 różnych postaci. No, płynął po prostu przez to, co mu się przewijało w głowie przez ostatnie 2 godziny, nie mówił już ani słowa. Studio Playground, tam widzieliśmy Off, Moni Dawidziuk, to nie był kolejny spektakl o tekście Witkacego, proszę Państwa, żeby się Wam nie wydawało. To była jakaś dzika zupełnie jazda pełna dziwek, cycków, wyuzdania, duchów. I drugi dzień zupełnie z innej bajki, Magneci z Wielkiej Brytanii, czyli tak naprawdę najbardziej chyba z programu tegorocznego festiwalu rozrywkowy show. Taki koncert, który był wymyślony przez nas po to, żeby ludzie się dobrze pobawili, żeby ludzie odetchnęli przy bardzo fajnej muzyce wykonywanej perfekcyjnie. To jest
to jest coś więcej niż koncert, bo to jest tak naprawdę fajny show w teatrze, zaśpiewany, zagrany przez 6 dżentelmenów, których już się kochają, jak tu słyszę, panny z całego Wrocławia, więc to jest, tym bardziej jestem z tego dumny, że zaprosiliśmy ich do nas. Yeah, this is our first time in Poland. Never so far been. So good. Never been, always wanted to. Well, you've been before for a wedding, and got, but he can't remember because he had so much vodka, he can't remember. But as a band, it's a band, first time. Właśnie w tej chwili toczy się koncert z Gasa, który prezentuje rozmaite instrumenty naśladowane oralnie. Z Gas zagra dzisiaj z Magnetsami, a to jest w końcu Wrocław, miasto spotkań, więc cieszę się, że prowokujemy tego rodzaju spotkania, jak spotkanie z Gasa z Magnetsami, które jeszcze dzisiejszej nocy, która nie wiadomo, której się skończy. To jest festiwal, cieszmy się nim. I do zobaczenia jutro, pojutrze. Good song.